Gry, zabawy, warsztaty, kolorowe balony, a w powietrzu zapach cukrowej waty. Tak obchodzono 5 maja w murach cieszyńskiej siedziby Uniwersytetu Śląskiego Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. Wydarzenie to doczekało się w tym roku 10. jubileuszowej edycji. Nie byłoby tego, gdyby nie wspaniali ludzie, którzy są tutaj na uczelni, ale też w naszym środowisku lokalnym. To jubileusz tak naprawdę naszej współpracy, różnych działań. Dzień Godności to przede wszystkim dzień spotkań, rozmów, integracji, który cieszy nie tylko gości, ale także i samych studentów. Że jesteśmy na tych studiach takich specjalnych, więc taki kontakt z dziećmi z różnych placówek jest dla nas bardzo ważny, żeby ich poznać, widzieć, mieć ten kontakt, jest bardzo super. Też się zawsze cieszymy z tego, że właśnie poza tym, że mamy praktyki w różnych placówkach, też my możemy właśnie zaprosić te placówki i oni też mogą pobyć na tym naszym terenie i gdzieś tu też możemy właśnie jakoś tak razem, wspólnie coś fajnego zrobić. W tym roku motywem przewodnim było Wesołe Miasteczko, ale nie tylko. Motywem przewodnim tego roku jest rok Marii Grzegorzewskiej. Nie ma kaleki, jest człowiek. I tak naprawdę my patrzymy przez potencjał drugiego człowieka, nie przez pryzmat jego trudności. Wesołe Miasteczko Uniwersyteckie przyciągnęło również służby mundurowe. Nie zabrakło pogadanek i prezentacji sprzętu. Kiedyś właśnie tak naprawdę z propozycji studentów, kiedy był motywem przewodnim właśnie jeden z nich godności służby mundurowe. I od tamtej pory oni chętnie do nas dołączają. W tym roku dołączyło do nas wojsko. Finałowa piosenka, podsumowania, podziękowania i dyplomy dla uczestników. Tak zakończył się tegoroczny Dzień Godności. Uczymy się siebie nawzajem. Uczymy się jako pełnosprawni, a niepełnosprawnych. Tej wiedzy nam brakuje. Myślę, że jesteśmy chyba jedną z niewielu uczelni, a o ile nie jedyną, nasz wydział tutaj, kiedy łączymy praktykę, kiedy uczelnia jest dostosowana tak naprawdę i pokazujemy naszą otwartość. Ale też nie tylko ludzie z zewnątrz się uczą. My jako tutaj pracownicy, chcę tutaj podkreślić naprawdę duże podziękowania, też chylę w stosunku do pracowników administracyjnych, dzięki którym tak naprawdę ten dzień również mógł się dzisiaj odbyć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.